Cześć, czołem. Dzisiaj jak przyjechałem do domu, to temperatura w środku wynosiła 8,6 stopnia. I tak zupełnie testowo, no bo czekam cały czas na zbiornik i mam nadzieję, że on przyjdzie w tym tygodniu. Podłączyłem sobie stację do napełniania solarów, którą wykorzystujemy do napełniania mat kapilarnych. Tak ta stacja wygląda. I tu mam w środku taką małą grzałkę 333 W akwariową. To jest oczywiście dużo za mało, żeby uzyskać jakieś sensowne temperatury. Natomiast oczywiście w kamerze termowizyjnej od razu widać, że to działa. Na razie uruchomiłem sobie najpierw sekcję w salonie. To jest dokładnie 20 m². Następnie w kuchni. I te dwa obiegi sobie pracowały przez chwilę jednocześnie. Zalałem tam ciepłą wodę, taką naprawdę ciepłą, ona tam mogła mieć 35 stopni, więc momentalnie oddała to ciepło. I teraz sobie włączyłem tutaj jeszcze w korytarzu, zakręcając kuchnię, no bo ta pompa nie ma takiej wydajności, żeby, wiecie, na wielu obiegach pracować. Ta pompa do napełniania, ona jest przez nas wykorzystywana w ten sposób, że napełniamy sekcję po sekcji i ją odpowietrzamy. Także no, nie jest ona zaprojektowana, nie ma takiej wydajności, żeby na przykład sobie cały dom uruchomić. Ale wystarcza, żeby zrobić te testy. I zaraz Wam wrzucę tutaj obraz z kamery termowizyjnej i pokażę Wam, jak to wygląda na kamerze termowizyjnej. Otóż tutaj macie sekcję z kuchni i mój paluch. Tu już jest ten obiekt wyłączony, także to, co teraz widzicie, to jest oddawanie tego ciepła, gdzie maty kapilarne i karton gips się nagrzały. A tutaj oczywiście cały czas pracuje salon. Jak widzicie, ta temperatura jest bardzo niska, ale kamera wychwytuje różnicę. 8,7 to jest temperatura zimnej płyty karton gips i te 11 stopni to jest to, co jest wygrzane. Proszę, nie patrzcie na to, że to są te wolne przestrzenie i że one są zimne. One oczywiście tutaj są wolne, bo tutaj mam moje oświetlenie, skrzynki i tutaj po prostu maty kapilarnej nie ma. Natomiast docelowo, jak będzie temperatura wody docelowa, dajmy na to, nie wiem, 26-28, może 30 stopni, no to oczywiście będzie widać te miejsca, gdzie na przykład tutaj brakuje matka, znaczy brakuje, gdzie nie została położona mata kapilarna, ale nie będzie to miało znaczenia w tym sensie, że nie będzie odczuwalny chłód, tak, w pomieszczeniu z tego powodu. Po prostu tak technologicznie to zostało wykonane. Tutaj te przerwy to są paski, gdzie one mają 6 cm i są montowane tutaj karton gipsy. Zobaczycie, że gdy ruszy normalnie ogrzewanie, to zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Tutaj też sobie uruchomiłem obieg z korytarza, bo chcę powiesić taki czujnik dymu i ognia z mojej serii Nest Protect. I on musi być 3 metry od miejsca gotowania, a miejsce gotowania, no nie będziecie widzieli, ale będzie mniej więcej w tym miejscu. I pomyślałem sobie, że ten czujnik mógłby sobie gdzieś tutaj wisieć na granicy mat między salonem i korytarzem. I nie pamiętam, gdzie się kończą maty z korytarza, ale myślę, że w tym miejscu będę mógł tutaj bezpiecznie tutaj go przykręcić. A ten czujnik dodatkowo ma taką fajną funkcję, że ma tak zwane Angel Light, które świeci, zaświeca się pod wpływem ruchu, gdy jest ciemno, i daje takie fajne oświetlenie
przez powierzchni otoczenia w nocy. Tu widzimy... Co tu widzimy? Tu widzimy jakieś obiekty, które otrzymały trochę ciepła. Kubki od kawy. Mamy powierzchnię stołu, która też jest wyższa niż temperatura otoczenia. Mogłoby to wskazywać, że ten stół odebrał ciepło już z sufitu. Niestety nie mogę tego autorytatywnie wam powiedzieć, bo nie włączyłem kamery termowizyjnej wcześniej, jak tu przyszedłem i było zimno. Zrobię tak jutro i zobaczę wtedy, czy ten stół był wcześniej ciepły, czy nie. Być może on również uzyskał ciepło z dworu od okien, bo też widzimy, że kanapa jest trochę cieplejsza. O, tu leży kot. I on jest też emiterem promieniowania, jak widać. Tu leży drugi kot. Także przez okna trochę ciepła też wpadło. I być może tam leżał wcześniej kot, ale się teleportował. Także to ciepło, które tutaj gdzieś mamy zastane na tych obiektach, na tych artefaktach w pomieszczeniu, krzesła, stół, być może wcale nie jest z sufitu, tylko to, co wpadło z okien. Natomiast stół jest centralnie pod sufitem, więc sądzę, że to jednak jest ciepło, które z sufitu dotarło, bo zobaczcie, pod stołem już tego śladu promieniowania nie ma. Proszę też nie mówcie od razu, że tak będzie, gdy tu będziemy mieszkać, że pod stołem będzie zimno. No nie, bo gdy ten system będzie pracował na docelowych temperaturach i stale, to wszystkie przegrody, wszystkie ściany, podłogi będą wygrzane i w konsekwencji ta przestrzeń pod stołem również będzie wygrzana. Ona oczywiście nie będzie miała dokładnie co do 10 stopnia tej samej temperatury, co na powierzchni stołu, ale tam nie będzie zimno, tak? Także spokojnie, gdy zacznę wam vlogować, jak to wygląda w rzeczywistości, gdy tutaj się mieszka, to zobaczycie, że jest inaczej. W tej chwili te różnice są duże, widać, którędy biegnie z maszynowni rura zasilająca obiekt tutaj korytarza i widać, że tutaj ten korytarz mniej więcej w tym miejscu jest. Gdy zbliżę palec, oczywiście kamera zaczyna wykrywać jako najwyższą temperaturę mój palec i rekalibruje kolory, to można zablokować i wtedy jakby nie zmieniać tego tła, ale muszę to oprogramowanie zgłębić, tak, i więcej je poznać. Nie miałem tej pory czasu i możliwości, żeby tym się zajmować. Tam jest drugi korytarz do tej części nocnej, tam aktualnie nie jest grzanie włączone, więc widzimy, że tam jest chłodno. Natomiast tutaj sobie hula w tej chwili korytarz. No, przy tych temperaturach 11-12 stopni, temperatura wody jest chyba 18, trudno powiedzieć, że to hula, ale oczywiście widać, że to działa. Salon cały czas sobie pędzi. No ta grzałka, słuchajcie, ma 333 W mocy. No nie ma możliwości, żeby ona uzupełniła zapotrzebowanie tutaj salonu i kuchni. Ja w tej chwili nie pamiętam, jakie to jest zapotrzebowanie. Cały dom ma 6000 przy minus 20. 6000 kW przy minus 20 stopniach. Trzeba by przeliczyć, teraz na dworze dzisiaj mamy koło powiedzmy 10, więc trzeba by przeliczyć, jakie to by było zapotrzebowanie. Ale myślę, że te 300 W nie pokrywa zapotrzebowania salonu, kuchni i korytarza. Więc no nie oczekujmy, że ta temperatura tej grzałki do tych 28-30 stopni dojdzie, mimo że maksymalna temperatura grzałki to jest 35 stopni. Powtarzam, to jest grzałka akwariowa. Ona też nie ma takiej mocy jak inne grzałki, powiedzmy takie bardziej przemysłowe. Natomiast do uruchomienia, do zobaczenia, gdzie te obiegi są, czy wszystko działa, jak najbardziej taka grzałka wystarcza. Myślę, że gdyby odpowiednio długo pracowała, to tutaj ta temperatura wody mogłaby być może wyższa, aczkolwiek byłoby to, podejrzewam, tak wiele godzin, że to nie ma w ogóle sensu. Chociaż nie, no...
Trzeba by policzyć, jakie będą straty budynku przy 10 stopniach, tak jak jest zapotrzebowanie na ciepło. I wtedy można by policzyć, ile mocy trzeba dostarczyć, żeby tutaj jakąś temperaturę sensowną, nie wiem, dajmy na to chociaż te 15 stopni osiągnąć. Także tak to wygląda.